Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z GTA 5 Chaos Moda. To jest odcinek już 12? 11, przepraszam, chyba. Tak mi się wydaje, jeżeli dobrze liczę. Ostatnio mieliśmy bardzo ciekawą misję, w której musieliśmy po prostu udawać martwego. Ale ostatecznie żyjemy i mieliśmy takie małe wprowadzenie, kim jest Trevor ostatecznie, żeby wprowadzić. Przepraszam bardzo, my już wiemy, kim jest Trevor. Franklin miał wprowadzenie, kim jest Trevor, czyli wcieleniem diabła na ziemi. Z jakiegoś powodu mamy dwóch Michaelów, no ale cóż. I teraz możemy sobie wybrać misję, czy chcemy jechać do biura, czy znaczy się robić misję dla biura, czy chcemy robić misję dla Michaela. Niekoniecznie wiem na tym etapie, co to jest misja dla Michaela. Mniej więcej biuro chyba wiem, co to jest. Tak mi się wydaje. Prawdopodobnie będziemy musieli kogoś tutaj... Albo nie, dobra, nie będę mówił, bo nie jestem pewny. Cóż, jedziemy w takim razie do B. Mamy bliżej. Z jakiegoś powodu, jak włączam, klikam escape, czyli włączam pauzę, to mi grę ścina, nie wiem dlaczego. I to tylko w menu głównym się dzieje, no ale cóż. Nieważne. Jedziemy. Przypominam oczywiście o standardowo, jak co odcinek. Kurwa, kobieto! Przerywasz mi, jak ja ludzi na Discorda zapraszam, czego ty chcesz? O nie. Ta? We got one! Go get in there! You fucking move and you're dead! Give me... Jeszcze coś masz do powiedzenia, kobieto? Orzesz ty w pipę, jego mać, co się tu dzieje? Co chcesz powiedzieć jeszcze do kamery, do wypaczonej kamery, zanim zginiesz marnie? Co masz do powiedzenia? Nic? No to fajnie. To se żyj dalej. A ja idę robić misję. Kurwa, nie wiem, gdzie jestem. Autentycznie. Gdzie jest moje auto, którym ja przed chwilą jechałem? Nie jestem przekonany. Aha, tym jechałem. Dobra, to był motor. Fajne niebo tak przy okazji. Pierwsza osoba, jakby się skończyła, to naprawdę bym się ucieszył. No ale cóż. Wracając do tego, co mówiłem, zanim jakaś głupia cipa nam przerwała, która okazała się oszustką ostatecznie. Zapraszam was do komentowania filmów, do zostawiania łapek w górę i do subskrybowania kanału, jak i do dołączenia na serwer do Discorda, nie mogę się wysłowić, który stworzyłem jakiś czas temu. Macie tam informacje o właściwie wszystkim, co chcę przekazać moim widzom. Mogę też pisać posty na YouTubie, ale jakoś nie jestem do tego przekonany, wiem, wolę jakoś to robić na Discordzie. Więc jeżeli chcecie być na bieżąco, to oczywiście was tam zapraszam. I przy okazji zapraszam was też na Discorda moich znajomych. Oczywiście macie wszystko na moim serwerze na Discordzie, więc jeżeli chcecie, to możecie sobie tam wejść. A ja teraz spróbuję nie zginąć w akompaniamencie tego wspaniałego tutaj przybliżania i oddalania kamery, które się skończyło. Warto by było wziąć tutaj jakiś inny pojazd niż ten motor, który mi gdzieś zaginął. Niekoniecznie wiem gdzie. A, tutaj, dobra. Super wyczyn. Taki super wyczyn, że umarłem momentalnie prawie. 480 metrów do misji, co? Dobra, to już nie będę przedłużał, po prostu autentycznie teraz ani razu w nic nie uderzę i przyjadę prosto do misji. Zobaczycie, tak mi się wydaje przynajmniej. Z własnej woli w nic nie przywalę. Mam nadzieję, że misja mi, że Chaos Mod w tym mi nie pomoże. Przywaliłem ostatecznie, ale się okazało, że to nie jest aż tak tragiczne. No ale skończę pierdolić. Idźmy do biura. Całą noc staliśmy i czekaliśmy, aż zrobi się dzień. Ok, udaj się do Dave'a. Cześć, Dave. Hey, Michael. I koledzy. Well, isn't this nice? You didn't tell me we were double dating. Sorry, guys. This burning hunk of love is all mine. Brilliant. Steve Haynes, amigo, but you probably knew that already. Sorry, your name tag must have fallen off. Oh, duh. I love it. I gotta remember to write that down.
and to shoot you in your head, you annoying dick. Andreas, taking notes? This stuff? Whoa! Pure magic. I should put it on my show. Have you seen my show? You mean how to dress like a salesman on a cheap golf weekend at a third-rate country club? So, well done with our friend, Mr. K. My pleasure. I love helping our government wage war, especially with itself. But you made a mistake. Did I, Cupcake? Why don't you keep your fucking voice down before I close your fucking windpipe? The joke stopped now, pal. You will show me and my team some respect. Maybe you could define team for me. Is that just the three of you? Or the greater FIB? Or the entire government? Because I'm tempted to argue that thus far, we haven't shown a lot of your colleagues a whole lot of respect. And why didn't you start with me, genius? You got it, Bout. We have received intel that they're keeping Mr. K at the local agency station. I just dealt with that guy. The agency is stepping up their questioning because of your moronic antics down at the coroner's office. We need to get him out of there before he blabs. I did what Agent Norton said. Then I guess you getting involved with a clapped-out old agent who's been living off of past glories was your first mistake. You are my boy now, amigo. My career depends on this. And that's very important to me. So seeing as we're all boys now, that makes it important to you. Now run along, kids. See, there you go, Dave. You can't teach an old dog new tricks. Let's go. To ci przyjemniaczek. Niestety, ale nie mogę się stąd ruszyć z jakiegoś powodu. Nie wiem zbytnio dlaczego. Okej, teraz powinno nas... teraz powinno nas zrespić trochę dalej, właśnie. Udało się. Okej. Wsiądź do samochodu Dave'a. Fajnie by było, gdyby mógł sprintować, a ewidentnie tego nie mogę zrobić. Dobra, to mi nie pomoże, absolutnie. Widzicie, tak się to robi. Wystarczy nacisnąć raz kół. Ten jak szybko jedzie, co się... Wszyscy szybko jadą, nie? Czy to jest normalny ruch? Normalna prędkość? Tu jest czerwone tak w ogóle. Czemu wy się nie zatrzymujecie? Możesz tu wejść z łaski swojej w końcu? Siamać. O nie, jeszcze ten skurwysyn. Nie, idź stąd. Nie wiem, gdzie jesteś, ale zostaw mnie w spokoju. Okej. Okay. Nie jest... Tell him to meet us at the lot. Franklin, who? Don't drag this out. He's in your crew. We know that. We need him. Unless he'd like his gangbanger buddies to know he's friends with the. Okay, mamy normalnie jakiegoś kolegę z tyłu. Nie jestem pewny, kto to jest. Nie widzę, bo są szyby przyciemnione trochę. That thing we talked about. It's happening. Some lot off El Rancho. Quick. Shit. Okay, man. Then I guess I'm on my way. I'm already in East LS. Yeah, I'm sorry, Frank. Nie pamiętam. No. We got you, Franklin, Trevor Phillips. That should be fine. Trevor? Are you really that stupid? He's waiting there. Nie pamiętam dokładnie, co to jest za misja, chciałem mówić, ale chyba już mi się przypomniało. Phillips is gonna fly you in, and you're gonna rappel down into the IAA station and extract Mr. K. Jesus. Trevor? Trevor! You keep him close, you keep an eye. And he knows I'm in with the FIB. You struck a deal. You watch him. Oh, wow. Znowu kamera kinowa, co? You know what? You better keep a low profile. Yeah, I think I will. See you later. Obstawiam, że kamera kinowa nie działa w momencie, kiedy jesteśmy pieszo. It's another cagey motherfucker, all right? Not you! Hey, T! Enough with the faux political bullshit! Franklin. Come on, you better take off. Really. Shit, I'm good. I ain't bailed. Whoa. What, am I detecting some sort of son I never had bullshit here, Mikey, huh? Hey, listen.
If you want to replace some father figure, you can do a lot better than this fat snake, all right? This fucker would eat his own kids. Like I said, I'm deranged. Yeah, and best friend. Exactly. That's Trevor, my best friend. That's Franklin, the son I always wanted. All right, guys, listen, this is the shot. I'm gonna do all the heavy lifting on this job, okay? Trevor, all I need you to do is fly me to the target. Franklin, you're gonna cover me from across the street. We're gonna make these assholes happy, and we're gonna walk away from this thing clean. Got it? I got you. All right. And we do this, and they help us spring Brad, right? Yeah. We'll talk about Brad later, all right? I gotta change. You better grab a head start. Lamar najwidoczniej bardzo chce uczestniczyć w tej rozmowie. Yeah, whatever. Okay. The government gimp at last. Bite me. Let's go. All right, let's do this thing. O, będziemy lecieć helikopterem? Co za kurwa wspaniała wiadomość. Prawdopodobnie zginiemy przy pierwszej okazji, no ale okej. Lecimy w wyznaczone miejsce, do kwatery głównej agencji, co? O, właśnie, kurwa, ma, o tym właśnie mówiłem. To się nie skończy dobrze. Jestem o tym przekonany wręcz. O kurwa, słup. Can't move anymore. What about your ties to me? To Brad. Those ties are why you got roped in on this FIB instigated suicide pact. For as long as it keeps me amused, I am. I ain't exactly sure it's gonna be amusing. We'll see. You know, you had me at suicide pact. Rozumiem, że musimy tutaj oblecieć normalnie do dupy strony. I trochę niżej. Okej, czaję. Jeszcze tutaj bardziej. Okej, powinno starczyć. Powinno starczyć, ale absolutnie kurwa chyba nie starcza. Obrócona kamera mi nic nie pomaga. Absolutnie, w ogóle, wcale, w ogóle nic. Zero. Kurwa, nie! Nie, ja pierdolę, jeszcze tego brakowało w tym momencie, no. A wiecie co, ja to kurwa zrobię, patrzcie teraz. Ja chyba nie muszę komentować tego. Takie mam wrażenie, nie muszę tego komentować. Lecimy jeszcze raz w to samo miejsce dokładnie, żeby znowu czekać pół godziny, aż załączy nam się misja. Znacznik. Jak zwał, tak zwał. Wiecie, o co chodzi. Ten odcinek będzie bardzo wesoły. Naprawdę. Całe szczęście było to tylko chwilowe. Coś wypadło z helikoptera i mam nadzieję, że nie zepsuje nam to misji. Coś, a dokładniej ktoś, i prawdopodobnie był to właśnie Michael, który tutaj ma kluczową rolę w tym wszystkim. Okej, jesteśmy w miejscu, w którym powinniśmy być. I co się teraz wydarzy? Nie wiem, co ja mogę kliknąć, coś muszę. Wyżej jeszcze, niżej. Chciałbym tylko się dowiedzieć, kurwa, czemu nic się nie dzieje. Dobra, wpierdolę się tym helikopterem wam do biura. Gińcie, kurwa, mam nadzieję, że to tu. Widzicie, tak się to robi. Panie policja, proszę mnie zostawić w spokoju. Już widzę ten pasek. Ja już widzę, on się... NPC ostrzeliwują gracza. Co się dzieje z tą policją na dole? Czemu nie w kółko jeżdżą? Widzicie to? Są niepoważni. Co oni tam robią? Co tam się wyprawia? I dlaczego oni mnie widzą nagle w jakimś dziwnym strafem? Dobra. Kurwa mać, plecę se na budynek. Tu mnie nie ma, nie mają absolutnie żadnego prawa zauważyć. Nie ma w ogóle takiej opcji. Oni tam jeszcze się kręcą w kółko, nie wiem, nie widzę. O, nic nie widzę teraz nawet już. Kurwa, no chyba... Podejście numer 28. Tym razem się uda, spokojnie. Nie goni nas policja, nikt do nas nie strzela. Jedyne co, to mamy wysoki ton, ale to nam nie powinno przeszkodzić.
Brak HUDa też nie powinien przeszkodzić, bo tu są jedyne takie wieże, gdzie mogę lecieć, więc powinno się raczej udać. Okej, udało się. Tylko nie podoba mi się to, że strzelają do nas jacyś ludzie z dachu, prawdopodobnie ci, co zostali z poprzedniej misji, nasi... O kurwa. No takiego czegoś to ja się nie spodziewałem. Zjeżdżaj za pomocą S, odbijaj się za pomocą myszki, by zjeżdżać szybciej, przytrzymaj, aby podbić... Co się kurwa dzieje? Autopilot, weź spierdalaj. Next, I'll have this thing so far up your ass, your tonsils will be playing shadow. Spowolniony ton tutaj bardzo pomaga w tym wszystkim. Niski ton, przepraszam. Spowolniony to jest efekt animacji. Kurwa, animacje są po prostu wolniejsze. Dzień doberek, ja tutaj tylko przyszedłem na powitanie i już zabieram wam kolegę, przełącz się na Franklina bardzo chętnie. I co teraz, musimy ich rozstrzelać, giniesz, proszę bardzo, jako pierwszy, giniesz jako drugi, giniesz jako trzeci, tam jeszcze jakiś skurwysyn jest, ty giniesz, jeszcze ktoś ma coś do powiedzenia? Nie? No i fajnie. Kurwa, jeszcze jeden, dobra. Ocie chuj. Okej. To było bardzo niefajne. Giniesz. 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 Jeszcze ktoś ma coś do powiedzenia? Jeżeli tak, to niech się pokaże, bo nie mam czasu na pierdoły. Dobra, spadamy stąd. Michael Franklin, przepraszam, z jakiegoś powodu się do nas teleportował na dół i to może być problematyczne. Nie, jednak jesteśmy na dachu, nieważne. Dobra, pierwszy giniesz ty. Drugi prawdopodobnie giniesz. Kurwa, na pewno w taki sposób go nie trafię. Tym bardziej jak nie widzę nic. Dobra, dupie z wami. Przeładowuj to szybciej, psia mać! Kurwa. Dobra, wiecie co? Tak nie będzie. Co tutaj robi jakiś... No ale leć jakoś normalnie, Trevor, że mógł w niego trafić, co? Ten efekt, kurwa, ekranu nałożonego sztucznej, wirtualnej rzeczywistości, to mi tu gówno pomaga. W którym miejscu oni są? Podobno gdzieś nad nami. Nie mogę ich o, tutaj, dobra. Co się z nami dzieje teraz w tym momencie, chciałbym wiedzieć? Czy ty, kurwa, Trevor, latasz do góry nogami? Czy ty jesteś poważny? O, jeszcze jeden, no co ty, kurwa, nie powiesz? Fajnie, jakbyś się odwrócił w taki sposób, żebym mógł go w jakiś sposób w ogóle trafić. No nie widzicie, nie mogę tam strzelać. Trevor, lecisz jak cipa. Gdzie ten, kurwa, chuj? Ja pierdolę. Jezus Maria. Ale jebło. Strzelaj! Franklin! Kurwa. Dobra, kogoś zabiłem, nie wiem kogo. Co się tu dzieje? Jeden ginie. Proszę bardzo. I drugi ginie. Jakby nie można było tak od razu, nie? Tylko Trevor oczywiście musi latać jak jakiś kompletny cymbał, zamiast... Nie wiem, unikać ich i próbować się ustawić w taki sposób, żeby Michael mógł ich trafić? No nie, a ja będę kurwa leciał tak, żebyśmy zdechli. FIB, they will make everything okay? I'm sure. Don't worry, they'll look after you. Put her down in the lot, Trevor. Dobra. Udało się. W końcu się udało. Po tylu latach męki i cierpienia w końcu doleciliśmy do końca misji. Dziękuję. Oh,
huh? No, 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 no. Hey, hey, I said easy. Oh, come on, give the guy a break. All right, we'll get out of this shit. Oh. In bed with the bureau and a new running buddy. Yeah, he's more of a protege. Yeah, what, you gonna teach him to be old before his time? Yeah, to never grow up. That seems like a good kid. Hmm. Michael, now look at this, huh? New city, new set of problems, but the idiots, they stay the same. Yep, I guess. All right, Trevor, I'll see you later. Oh, you better believe it, buddy. Okej. Okay. Udało się. Nareszcie. Zróbmy sobie jeszcze jedną misję. Z jakiegoś powodu nie mogę jeździć. Nie wiem, do czego ja wsiadłem dokładnie. Ale okej. Okay. Weźmy sobie jakieś... Ale coś kurwa jest? Czym ja siedziałem przed chwilą? Nie mam pojęcia. Kontynuuj. Nawet nie chcę patrzeć na moje statystyki w tej misji, bo to mogło być... szokujące. Odwróć aktualną prędkość. Ojej, ale nieszczęście, że akurat wtedy niczym nie jechałem. Mogę włączyć? Nie mogę włączyć oczywiście mapy, bo nie mam HUD-a, więc sobie pojeździmy po mieście, dopóki HUD się nie pokaże z powrotem. Mamy dwa, ja mam nagrania 30 minut materiału, więc powinienem zrobić jeszcze jedną misję, żeby to jakoś wyszło tam u was 20, może 5 minut około. Mam nadzieję, że się w taki sposób uda coś tutaj wyciąć, przyciąć, żeby było git. Ale póki co, widzicie, co ten bot kurwa zrobił przed chwilą? Ewidentnie chciał mnie zasabotować, ale później zorientował się, że zmieniłem pas ruchu. To on też zmienił pas ruchu dokładnie na ten sam, ale później go zrobiłem w chuja, bo znowu wróciłem na ten pas, na którym byłem przedtem. Tak się oszukuje NPC-tów w tej grze. No ale nieważne. Nie wiem, w które miejsce mam jechać, bo mówię tak, nie mamy HUD-a, właśnie nieważne, już mamy. Chciałbym zrobić misję dokładnie u Michaela. Nie wiem, co to za misja jest, ale mam nadzieję, że nie będzie ona jakoś specjalnie długa. Z tego, co pamiętam, nie powinna być. Z tego, co pamiętam, aczkolwiek nie jestem przekonany. Dobra, nie będę kłamał, w ogóle nie wiem, co to za misja jest. Ale nie przypominam sobie, żeby na tym etapie gry jakaś długa misja miała być. No ale okej, okay. Zaraz się przekonamy o tym. Mamy 1,5 kilometra do celu. A ja oczywiście przypominam wam o zostawieniu łapki w górę kolejny raz w tym odcinku. I mam nadzieję, że to zrobicie. A jak nie podoba wam się film, to oczywiście możecie zostawić łapkę w dół. No to chyba jest też logiczne, nie? What is wrong with you smoking in my house? You know, ever since that psychotic pal of yours turned up, you've turned into an even bigger asshole. Thank you. Your support in my difficult times means the world to me. I've supported you. I left everything to come here with you, and still that crazy bastard turns up. I'll handle it. How? I don't know. Oh, you know what? Just keep him away from me and the children, you low-life, whoremongering asswipe. Did someone say yoga? No, I think she said whoremongering ass wipe. Namaste, Amanda. Are we ready to practice? Yes. Oh, yes. She's very centered. A regular oasis of peace and tranquility, this one. With anger issues and worse friends. No wonder I'm so upset. You too, please. Namaste. We practice. Miguel, join us, please. No, please, no. No, no. The yoga is for sharing. Come, come, Miguel, come. Awesome. So, Fab, if you can make me as happy and mellow as my wife, it'll be a job well fucking done. We are all on our own journeys, Miguel. Yeah, no doubts. Why is she driving a tank on hers? Perhaps to deal with your hostility, Michael. Now here is good. We have the sun and the moribunda. The asshole. Now we begin and put the asshole to the earth. Yes, we begin each sequence. Tadasana. Yes. Or mountain pose. All right. Un, deux, trois. Mouth and anus are perfectly in line.
Show him, Amanda. Un, deux, trois. It is perfect. Now, Michael. Mam nadzieję, że Jezus nas nie zajebie w tym momencie. Raz. In and out with the breath, Michael. Out through the mouth. Ciężko, żeby tutaj coś się miało zjebać podczas robienia tej jogi, ale wszystko jest możliwe w tym trybie. Jezus się zbliża, nie podoba mi się to. Zaczął strzelać. Amanda wybuchowa jest dzisiaj, normalnie. Panie Jezus, proszę się ode mnie odstosunkować, ja tylko ćwiczę jogę, to chyba nie jest aż taki grzech. Ktoś mnie wyzywa i nie jestem pewny kto. Mam nadzieję, że to nie jest Jezus. Bo jeżeli tak, no to... to się mija z celem. No halo! Co do dupy z tym? No przecież miałem dobrze ustawione. Kurwa, jak ja to jeszcze raz będę musiał robić, to... Oczywiście, że jeszcze raz. Ja pierdolę. Nienawidzę tej misji. Wręcz. A zwłaszcza z tą myszką. Wydaje ci się, że masz ją dobrze ułożoną, ale nie, jeden piksel jest w złym miejscu i już kurwa masz źle. No, udało się w końcu. Co to kurwa, coś? Co to było? Ale już oczywiście, żebym mógł. O! No to. Się rozciągnął. Kurwa, co za głupie gówno. Przestań strzelać, już ci się to nie uda. O, nieważne. Co się dzieje? Chyba nie powinno tak wyglądać, nie jestem pewny. Nie, no kurwa mać, jak to Fabien nie żyje? Co, ja przecież nic mu się nie stało. Co za kompletna bzdura. Znowu na ekranie czarnym mi się wszystko zatrzyma i nic mi się nie wczyta. Tak to będzie wyglądało. O, nieważne, dobra. Oj, Jezus, nie ten przycisk. Najwidoczniej ktoś w Rockstarze przewidział, że Fabien może zginąć z niewyjaśnionych powodów. Albo ktokolwiek inny. Nowa energia, come on. Back into my pelvis. Back. Backpack, yes, there you go. Dużo widać, co nie? Yoga is the answer, Mikael. But what is the question? Why am I such a moron? We are leaving and we are never coming back. Good! You are alone, you pathetic psychopath! Fuck you! And that phony French fucking yogi! Okej, okay. Idź do pokoju Jimmy'ego. Mamy przynajmniej fanów, nie wiem, kurwa, jak to powiedzieć po polsku. James! Koty fanki, o, proszę bardzo. Coś ty powiedział, gówniarzu? Mam nadzieję, że to nie było do Michaela. All right, so I'll go meet him with you. Come on, I want to get out of the house. I'm not going alone. Come on. This is fucking bullshit. Co to za bongosy tu po korytarzu się walają? They're not my buddies. Pierdolenie. No oczywiście, Michael zaskakuje swoją umiejętnością skakania. Ślisty NPC. Ślisty. Ślisty miał być chyba. Nie jestem pewny, czy polskie znaki się tutaj kwalifikują. Czego ty tu szukasz, kurwa Franklin, co ty chcesz? Dobra, wjedź sobie, wiesz co, wjedź sobie. A ja stąd jadę, w pizdu. Co to za głazy? Yeah,
Co takiego? Oczywiście, standardowo musi nam coś przeszkodzić, tym razem podpalając Michaela zniszczył się nam samochód, bo jak żeby inaczej. I oczywiście, kurwa, jeszcze raz, dobra. Hey, what about homicide? Vehicular homicide. O Jezus. Dobra, Jimmy, weź tu przyjdź szybciej, co? Nie mam czasu, już mam 43 minuty nagrania. Ty pierdolisz o jakichś głupotach zamiast wejść do auta. Podpal gracza. Nie. NPC z martwych wstają. Nie obchodzi mnie to. Chciałbym tylko dojechać do celu. Nic więcej mnie nie interesuje. Byle tylko to, żeby nie zginąć w procesie. Yo, man. What's up, man? Good to see you. What are you, turning tricks to pay for this shit, huh? Hey, who's your old man? It's my dad. Oh, all right, Mr. DeSanto. Yeah, you the kid selling Jimmy pot by the pound? Ah, Jimmy, bro, your dad's funny, man. Come on, do this shit and let's get going. Oh, yeah, you got that other thing? Oh, yeah. Come on, man, what the fuck? Jimmy, what's just hold on a second. Oh, alright. Punk all right, ass bitch. Lamar? Franklin, co się kurwa tu dzieje? No właśnie, dokładnie, to samo pytanie mam. Proszę bardzo, czy Jimmy w tym momencie mógłby wejść do naszego pojazdu? Jimmy! Kurwa, nie denerwuj mnie. Jimmy nie żyje, o to mi chodziło, chciałem go zabić. Teraz przynajmniej będzie mógł wsiąść z powrotem do pojazdu, tam gdzie jego miejsce. Nieważne, już nie wsiądzie, bo już z nim jest. To się mija z celem. Dobra, wracamy z powrotem do chałupy. Zamień aktualny pojazd. Tak nam zamieniło, że mamy chyba ten, co mieliśmy wcześniej, no ale okej. Okay. You're up. Give me a minute, okay? What's wrong, kid? Take a drink. To nie moja wina, tak do jasności. To jest wina tego, że Michael się naćpał i skręca w każdym możliwym kierunku, ja próbuję się to uratować. Kurwa, klauny zabójcze! Dobra. Tędy. Kurwa, skręcaj, halo! Nie w tę stronę, w drzewa wjeżdżasz. Przyciągać normalnie do wszystkiego, tylko nie tam, gdzie powinno. Okej. Okay. Jimmy podjebał nam hajs, a to nie wdzięcznik. Okej. Okay. Coś nas ewidentnie w tym momencie porywa, przy okazji jeszcze w tym samym momencie coś nas rozjechało. No ale okej. Okay. Nie będę narzekał, w końcu żyjemy nadal. Małpa. O. UFO nas porywa. To ciekawe. UFO? Chyba jakieś... nie wiem. Chyba to jest UFO. Przynajmniej nie wiem, czy takie było zamierzenie. O, zdecydowanie tak. Dobra, nieważne. Spadamy na dół w takim razie. Jednak nie spadamy na dół, ale lecimy do góry. Cóż, bywa i tak. I always thought I was the good guy.
Ja chyba nic nie muszę mówić w tym momencie, ja nie wiem co ja mam mówić. Lecimy po prostu do góry, powinniśmy lecieć na dół, ale mamy odwróconą grawitację. Więc no, przykro mi bardzo, ale za szybko do ziemi nie dolecimy. Mam nadzieję, że przeżyjemy to. Ale zawsze jest to jakiś dodatkowy efekt. Albo nie, zginęliśmy. Cóż, zdarza się, że lecąc sobie z nieba, spadając, się podpalimy. W końcu osiągnęliśmy taką prędkość, że to chyba normalne, że się podpali. Nie, kurwa, z tego momentu zaczynamy. Chyba najdłuższy odcinek, jaki nagram w życiu, naprawdę. Najdłuższy materiał, przepraszam. Odcinek prawdopodobnie będzie standardowo taki sam jak inne, ale tak mam nadzieję przynajmniej. No wiecie co, już to oglądałem i chciałbym to pominąć, ale niestety gra mi na to nie pozwala. Mam nadzieję, że mogę pominąć UFO. Cóż, poobserwujmy sobie drugi raz to samo, tylko że w tym razem będziemy widzieć wszystko, bo przedtem było niskie renderowanie. Nasza koleżanka też tutaj jest, z jakiegoś powodu. O, no to ciekawe. Okej, spadamy w takim razie po raz drugi, witam z powrotem. Tym razem może nie zginiemy, mamy jakieś przyspieszenie, cokolwiek to znaczy, nie wiem gdzie jest Michael w tym momencie. O, jest jednak, dobra. Lecimy prosto w dół, póki jeszcze żyjemy, bo wszystko się może za chwilę zmienić. Przyspieszenie to jest gry, czy przyspieszenie tego paska u góry, czy czego, nie wiem. Ale jesteśmy na glebie, więc wystarczy teraz tylko skończyć misję. Byliśmy przed chwilą w samych gaciach i już nie jesteśmy. Cóż, więc mam więcej powiedzieć. Lecimy po prostu sobie, o kurwa, jeszcze musimy gdzieś jechać. No dobra, no to bierzemy sobie chyba ten rower, jak będzie najprościej, zważywszy na to, że jeszcze jesteśmy naćpani. A mamy całe szczęście niedaleko do miejsca docelowego, bo jest to prawdopodobnie nasza chałupa z tego co widzę. Więc wystarczy sobie tylko zjechać tutaj z górki, już powinniśmy być na miejscu praktycznie. Tylko jeszcze kurwa, jakby mnie jakiś znak nie blokował i inni ludzie, którzy tu jeżdżą, to naprawdę byłoby miło. Bardzo by mi było miło. Michael, nie skręcaj w jakieś totalnie dupne miejsce, bo to mi nie ułatwia sprawy. Kurwa. Czy ja mogę coś klikać? Nie, shifta nie będę klikał, bo zaraz mi wypierdoli znowu błąd, że klawisze trwałe jakieś mam. Wjeżdżamy sobie do chałupy. Dobra, mamy znacznik. Widzicie, jak daleko od znacznika byłem? Niedaleko właściwie. Michael, I think you finally lost your mind. Your recent behavior and the company you've been keeping already had me very concerned. Now you've taken to attacking my Fabian, who is a close friend, and then Jimmy said you took drugs while driving him in your car. We've decided to move out for a while. You promised me you'd change, and you haven't changed a bit. I know you say I always act like I'm in a movie. Well, this isn't that. I think I'm gonna speak to a lawyer. I'm just really confused. Please, don't try to contact us, and try not to get yourself killed. Amanda. Fuck! Cóż, nie fajnie to wygląda.
Nie powiem. Minus 3000 oczywiście to, co nam zabrał Jimmy standardowo. Możemy ćwiczyć jogę? Joga jest dostępna teraz w dwóch miejscach aż... Kurwa, gdzie dokładnie? U nas i... Tu? Co to kurwa jest? Dobra, wiecie co? Nie wiem, nieważne. Kończymy ten odcinek, mam 56 minut materiału, muszę to jeszcze powycinać, poprzycinać, dodawać jakieś wygłupy, pościgi i w ogóle wszystko, więc dzięki wielkie za uwagę, dzięki wielkie za oglądanie przede wszystkim. Zapraszam was do zostawiania łapek w górę, do komentowania i do subskrybowania. I jeszcze raz zapraszam was na Discorda, link do niego macie w opisie i widzimy, słyszymy się za tydzień w Chaos Modzie. A... Prawdopodobnie jeszcze dzisiaj będziecie mieć odcinek z Uncharted'a o godzinie 16, czyli za godzinę od momentu, kiedy ten film zostanie opublikowany. Jeszcze raz dzięki za oglądanie i do usłyszenia w takim razie za godzinę. Cześć!